Przed nami kazanie Słowa Bożego. Przeczytam teksty wprowadzające z Księgi Malachiasza, trzeci rozdział, wiersze od 1 do 3. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. Oficjalnie się ze wszystkimi witam. I stojąc na tym miejscu, chciałbym skorzystać też z okazji i złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzącego nowego roku, dlatego że nie z każdym z Was będę miał możliwość widzieć się na poniedziałkowym zakończeniu, a zależy mi na tym, żeby te życzenia do Was dotarły. Stąd też z głębi serca składam życzenia najserdeczniejszych, największych Bożych błogosławieństw w życiu codziennym, takiego Bożego prowadzenia, odczuwania Bożej obecności, zdrowia i wszystkiego, co będzie potrzebne do tego, żebyśmy mogli prawidłowo żyć i funkcjonować na co dzień. Dla każdego z nas może to być coś innego, dlatego też te życzenia nie są jakieś tak sprecyzowane, że konkretnie tego czy tego, ale wszystkiego ze swojej strony, tego, co najlepsze Wam życzę. Jest taki szczególny tekst w Piśmie Świętym. Może to tak dziwnie brzmi, bo nie ma nieszczególnych tekstów w Biblii, ale szczególny, jeżeli chodzi o pewne przesłanie, które chciałbym dzisiaj skierować. Jest on zapisany w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale i tam w wersetach 42 do 46 znajduje się ten fragment. 2 rozdział Ewangelii Łukasza i tam wersety 42 do 46. A gdy miał 12 lat, poszli do Jerozolimy na święto, jak to było w ich zwyczaju. A gdy te dni dobiegły końca i wracali, zostało dziecię Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice. A mniemając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. A po 3 dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego w pośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. Moi drodzy, czasami w naszym życiu może nastąpić taki moment, w którym na chwilę spuścimy wzrok z Jezusa Chrystusa. Kiedy stracimy Go z oczu na jeden dzień, a wówczas odzyskać to, co mieliśmy w relacji z Nim, może nam zająć o wiele więcej czasu. Maria z Józefem przeoczyli Jezusa na jeden dzień, a potem musieli Go szukać 3 dni. I gdzie Go znaleźli? Gdzie Go znaleźli? W świątyni. To jest bardzo głęboka nauka. Jeżeli zgubiłeś Chrystusa w swoim życiu, jeżeli stało się coś, co zakłóciło twoją relację z Nim, to wiesz, gdzie Go szukać? W świątyni. Jezus już od maleńkości miał pociąg do Bożych rzeczy. I w wieku 12 lat, wtedy, kiedy w społeczeństwie semickim chłopiec lub dziewczyna byli uznawani za pełnoprawnych obywateli, za dorosłych, Jezus pierwszy raz udał się na święto. I gdzie skierował swoje kroki?
do świątyni. W proroctwie Malachiasza, które czytaliśmy na początku, może przypomnimy sobie je, to jest 3 rozdział Malachiasza i tam wersety od 1 do 3 czytamy: oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. I tu się na chwilkę zatrzymamy. To jest proroctwo, które dotyczy kogo? Dotyczy Jezusa Chrystusa. I jest powiedziane, że gdzie on przyjdzie? On przyjdzie do swojej świątyni. To proroctwo wypełniło się w potrójny sposób, bo dzisiaj będziemy mówili o oczyszczeniu świątyni, a są 3 rodzaje świątyni, które Pismo Święte przedstawia. To jest bardzo ciekawe. Więc Jezus przyjdzie do swojej świątyni. Po co? Pozostałe 2 wersety mówią, że on przyjdzie po to, żeby wytapiać swój lud, żeby go oczyścić. Kto mógł dokonywać oczyszczenia świątyni? Kto dokonywał oczyszczenia świątyni? Arcykapłan. Kiedy? Raz w roku, w święto Jom Kippur, dokonywał oczyszczenia tej literalnej, fizycznej świątyni, którą Izraelici wszędzie ze sobą nosili, dlatego że miała wtedy formę namiotu. I był to dom Boży, było to miejsce, o którym Bóg powiedział: wybudujcie mi świątynię, abym zamieszkał pośród was. W momencie, w którym arcykapłan dokonywał oczyszczenia świątyni, co tak naprawdę się działo? Co to oczyszczenie obejmowało? Gdybyśmy otworzyli wspólnie 3 Księgę Mojżeszową, 16 rozdział, to tam w wersetach 30 do 34 jest sprecyzowane konkretnie, czego dotyczyło oczyszczenie w święto Jom Kippur. 3 Księga Mojżeszowa, 16 rozdział i tam wersety 30 do 34. W tym dniu bowiem zostanie dokonane przebłaganie za was, aby was oczyścić. Od wszystkich waszych grzechów będziecie oczyszczeni przed Panem. Jest to dla was sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukuszcie się w waszych duszach. Ustawa to wieczna. Przebłagania zaś dokonywać będzie kapłan, którego się do tego namaści i którego się wprowadzi na urząd, aby sprawował służbę kapłańską zamiast swego ojca. A w dzieje szaty lniane, szaty święte, dokona on przebłagania nad przenajświętszym miejscem świątyni, nad namiotem zgromadzenia i nad ołtarzem. Dokona też przebłagania za kapłanów i za cały lud zgromadzenia. Będzie to dla was wieczną ustawą, aby raz w roku dokonywać przebłagania za wszystkie grzechy synów izraelskich. I uczynił tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Więc co obejmowało oczyszczenie świątyni? Czy była oczyszczana w tamtym czasie wyłącznie świątynia jako namiot? Tutaj jest powiedziane, że oczyszczenie będzie się dokonywało za kapłana, bo on nosił na sobie grzechy ludu, albo za pomocą krwi zwierzęcia, którą wnosił i którą kropił, albo pomazywał w zależności od obrzędu. Albo za pomocą zjedzenia kawałka mięsa, gdzie w ten sposób, zjadając kawałek mięsa ofiary, przejmował na siebie grzechy osoby, która przyprowadziła tą ofiarę i wnosił je do świątyni. Więc kapłan potrzebował oczyszczenia. Ale tutaj jest powiedziane, że dokonasz przebłagania nie tylko za siebie, dokonasz przebłagania za kapłanów, za całe kapłaństwo. Dokonasz przebłagania za lud. Dokonasz przebłagania za ołtarz. I dokonasz przebłagania za świątynię. Więc co obejmowało oczyszczenie w święcie Jom Kippur? Wszystko.
oczyszczane było wszystko. Dokonać tego mógł kapłan, który był specjalnie do tego celu wyznaczony, specjalnie do tego celu namaszczony. Jeżeli ktoś inny próbowałby zająć jego miejsce, jeżeli ktoś inny próbowałby dokonać tego obrzędu, niezwłocznie zginąłby i zostałby odrzucony od Boga. Tak jak Saul kiedyś próbował, on złożył ofiarę zamiast Samuela i Pan Bóg powiedział mu: nie będziesz już królem nad moim ludem. Dlatego, że wszedł w kompetencje, które jemu się nie należały. Nowy Testament odkrywa przed nami znaczenie starotestamentowej świątyni. Wiemy o tym, jako Adwentyści Dnia Siódmego, co oznaczają poszczególne symbole. Ale chciałbym, żebyśmy skupili się na dwóch tekstach z listu do Hebrajczyków, które pokazują nam, co Jezus Chrystus dzisiaj robi dla nas, jako nasz Zbawiciel, jako ten, który jest naszym pośrednikiem. Pierwszy tekst to jest 7 rozdział listu do Hebrajczyków. I tutaj jest napisane nie ten tekst sobie zapisałem, ale dobrze, ten też może być. Jest tutaj napisane tak, 23, 24 werset. Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostać na urzędzie, ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, żeby się wstawiać za nimi. Jest jeszcze jeden fragment, ale tak jak mówię, źle sobie zapisałem. Na pewno jest w liście do Hebrajczyków, gdzie jest powiedziane, że kapłanem może być wyłącznie ten, który został na ten urząd wprowadzony przez Boga. I w kontekście Jezusa Chrystusa jest powiedziane, że On sam nie nadał sobie godności arcykapłańskiej, ale została mu ona nadana przez Jego Ojca. Tutaj natomiast ten fragment mówi, że w przeciwieństwie do ziemskich kapłanów jest to kapłaństwo wieczne, kapłaństwo nieprzechodnie i jako takie zapewnia nam trwałe zbawienie, bo krew kozłów, cielców nie może gładzić grzechów. To może uczynić tylko krew Jezusa Chrystusa. Natomiast w 9 rozdziale, w wersetach 22-26 czytamy takie słowa: a według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebiańskich było oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebiańskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby wstawiać się teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Ten tekst jest niesamowity, jest zdumiewający z tego względu, że mówi o tym, że rzeczy niebiańskie potrzebują oczyszczenia. Jak to jest możliwe? Przecież niebo jest nieskalanym miejscem, w którym przebywa Pan Bóg. Bóg jest święty. Wszystko, co jest grzeszne, co jest w jakiś sposób brudne, co jest niegodne, nie może przebywać w Jego obecności. Natomiast tutaj czytamy o tym, że tak jak w Starym Testamencie, według zakonu, wszystko było oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia,
Tak, Chrystus jako pośrednik działający w niebiańskiej świątyni, wstawiając się swoją własną krwią, na podstawie swojej własnej ofiary, musi dokonać oczyszczenia rzeczy niebiańskich. Jak to jest możliwe? Moi drodzy, gdzie były zapisywane grzechy w świątyni Starego Testamentu? Były zapisywane w świątyni. Obarczały konto świątyni. I miało to obrazować to, co się dzieje w niebie. Gdy grzesznik przychodzi do Boga, wyznaje swoją winę, tak jak wtedy, kiedy kładł ręce na baranka albo na koziołka, wyznawał swoje grzechy, a potem własnoręcznie musiał odebrać ofierze życie. Kapłan nie zabijał ofiary, to musiał grzesznik zrobić. Kapłan tylko wnosił krew do świątyni. To miało uzmysłowić, że każdy z nas jest odpowiedzialny za śmierć Syna Bożego. Gdy grzesznik przychodzi do Boga i wyznaje swoje grzechy, odchodzi oczyszczony. Te grzechy są zdejmowane z jego konta, ale Bóg to bierze na siebie. Bóg zapisuje to na swoim koncie. Jego konto jest obciążone naszymi długami. Kiedy te długi były kasowane? Święto Jom Kippur, które miało obrazować Dzień Sądu. Jest taki szczególny okres wspomniany w Piśmie Świętym, w Księdze Daniela, który mówi o oczyszczeniu świątyni. Jest to Księga Daniela, 8 rozdział, werset 14, gdzie jest powiedziane: aż do 2300 wieczorów i poranków, wtedy świątynia znowu będzie oczyszczona. Ale jaka świątynia? Gdybyśmy mieli spojrzeć na to oczyma Daniela, który spisywał tą księgę, to w tamtych czasach, kiedy on żył, kiedy znajdował się w Babilonie, świątynia ziemska nie istniała. Została zburzona. Więc jak mogła zostać oczyszczona? O czym mówi proroctwo? Mówi o oczyszczeniu niebiańskiej świątyni. Więc zarówno Stary, jak i Nowy Testament mówi o tym, że rzeczy niebiańskie wymagają oczyszczenia. I jako adwentyści doskonale wiemy, że ten okres 2300 wieczorów i poranków prowadzi nas do jesieni 1844 roku, kiedy William Miller, który poznał to proroctwo, głosił, że w tym czasie przyjdzie Jezus Chrystus, bo nie rozumiał tego, że świątynią nie jest ziemia, ale tak jak list do Hebrajczyków mówi, Jezus wszedł do samego nieba, aby wstawiać się za nami przed obliczem Boga. To właśnie od jesieni, konkretnie 22 października 1844 roku, rozpoczął się niebiański Jom Kippur. I Pan Jezus rozpoczął swoją ostatnią fazę służby arcykapłańskiej w niebiańskiej świątyni. Tak jak w święto Jom Kippur arcykapłan, który znajdował się w miejscu najświętszym, póki tam jeszcze był, było możliwe doznanie oczyszczenia, doznanie pojednania. Jednak 8 rozdział Księgi Objawienia mówi o tym, że nastąpi w pewnym momencie zwrot akcji. A anioł z kadzielnicą, który był pośrednikiem, a wiemy, że żaden anioł nie jest pośrednikiem. Anioł w Piśmie Świętym oznacza Bożego posłańca, Bożego reprezentanta, niekoniecznie ducha skrzydlatego, służebnego, o którym mówi pierwszy list do Hebrajczyków. Pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków. W pewnym momencie anioł przymierza, który jest wspomniany w księdze Malachiasza, którą czytaliśmy, rzuci kadzielnicę na ziemię, co będzie oznaczało koniec służby pośredniczej, dokonanie całkowitego oczyszczenia. I wówczas,
Kiedy arcykapłan wychodził, co miało miejsce? Ci, którzy zdążyli się pojednać, byli oczyszczeni, ale ci, którzy tym wzgardzili, mieli być wytraceni z ludu. Po co przyjdzie Jezus, kiedy wyjdzie ze świątyni? On przyjdzie jako król królów i pan panów po to, żeby oddać każdemu według jego uczynków, żeby dokonać pomsty na wrogach Boga, na wrogach ludu Bożego. Dokona się całkowite oczyszczenie świątyni. Więc Biblia mówi o oczyszczeniu ziemskiej świątyni, Biblia mówi o oczyszczeniu niebiańskiej świątyni, kiedy Bóg nie będzie obarczony tymi grzechami, które wyznajemy Mu, które zanosimy do Niego, które Jezus odpuszcza na podstawie swojej krwi, dokonując zbawienia wiecznego. Ale Pismo Święte mówi też o jeszcze jednej świątyni, która wymaga oczyszczenia. I teraz prosiłbym, żebyśmy trzy teksty sobie otworzyli. Na początek pierwszy list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział i tam wersety 19 i 20. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział i tam wersety od 19 do 20. Słowo Boże mówi tak. Ale czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Kto jest świątynią? Gdzie znajduje się Boża świątynia? Ty i ja jesteśmy Bożą świątynią. I tak jak świątynia ziemska, izraelska, tak jak świątynia niebiańska, tak samo świątynia Twojego i mojego serca wymaga oczyszczenia. I Pan Bóg tutaj mówi, skoro jesteście świątynią, a świątynia to była szczególna Boża własność, zarówno cały namiot, jak i wszystkie sprzęty, jak i kapłani, to były osoby i rzeczy poświęcone dla Pana, uważane za świętość nad świętościami. Jeżeli ktokolwiek zbezcześciłby świętość Bożą, umarłby. I tutaj Pismo Święte mówi, jesteście świętością nad świętościami. Jesteście świątynią samego żywego Boga, który chce mieszkać w was. Nie należycie do siebie samych. Dlaczego? Bo zostaliśmy drogo kupieni. Świątynia przypomina o tym, jaka cena została poniesiona za ciebie i za mnie. To nie jest tak, jak dzisiaj się głosi, że Jezus sobie kiedyś umarł na krzyżu, hura, wspaniale, jesteśmy zbawieni. Jezus nie umarł sobie po to, żeby umrzeć. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, werset 17 mówi o tym, że On musiał ponieść ofiarę. Musiał się we wszystkim upodobnić do człowieka. Po co? Żeby być miłosiernym i wiernym arcykapłanem dla przebłagania go za grzechy ludu. Tak mówi Pismo Święte. To nie jest nauka adwentystów. To jest nauka Pisma Świętego. Jezus nie umarł po to tylko, żeby umrzeć. Jezus umarł po to, żeby na podstawie tej ofiary działać dalej dla naszego zbawienia. Tak jak ofiara, która ginęła, nie pozostawała na dziedzińcu świątyni, ale jej krew służyła dalej, będąc wnoszona do świątyni i dokonując oczyszczenia. Świątynia przypomina, do kogo należysz. Jesteś świątynią. Aby cię oczyścić, był wymagany rozlew krwi. A Pismo Święte mówi o tym, że zostaliśmy oczyszczeni i wykupieni nie srebrem, nie złotem,
nie wodą, nie jakimiś innymi ziemskimi tworami. Zostaliśmy oczyszczeni i wykupieni przez drogą krew Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Skoro jesteś świątynią, bracie i siostro, skoro każdy z nas jest świątynią Boga żywego, to zadaniem świątyni przede wszystkim było co? Żeby reprezentować Jezusa Chrystusa. Wszystko, co składało się na świątynię, każda poszczególna śrubeczka, każdy skrawek materiału, każda ofiara miała wskazywać na inny aspekt Jezusa Chrystusa. Moi kochani, drodzy bracia i siostry, czy zdajemy sobie sprawę, jak wielka odpowiedzialność została nałożona na nas jako na tych, którzy mają być świątynią Bożą? I Pan Bóg mówi, że ta świątynia musi zostać oczyszczona. W drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale, w wersetach 16-18, czytamy o kolejnym aspekcie Kościoła jako świątyni. 6 rozdział i tam wersety od 16-18. Bardzo piękny fragment. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan, Bóg Wszechmogący. W jaki sposób ma wyglądać oczyszczanie świątyni? Pan Bóg mówi, nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Odłączcie się od tego, co złe. Wyzbędźcie się tego, co niewłaściwe. Bo jaki związek jest pomiędzy bożkami, a pomiędzy Chrystusem? Bożkiem w naszym życiu może być nie tylko lany posąg, nie tylko ryty obraz, nie tylko jakaś rzeźba, nie tylko jakieś malowidło. To może być wszystko, co w naszym życiu zajmuje miejsce Jezusa Chrystusa, co zasiada na tronie naszego życia, co pomaga nam zapomnieć o Bogu i o naszym posłannictwie, jakie Pan Bóg nam zlecił jako swojej świątyni. Pan Bóg mówi, oczyśćcie się, nieczystego się nawet nie dotykajcie, a ja przyjmę was. W pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale, w wersecie 16 i 17, w bardzo dosadny sposób Pan Bóg mówi o tym, jaki ma stosunek do swojej świątyni, do nas, jako swojego ludu, swojego kościoła. 3 rozdział i tam wersety 16 i 17. Ten tekst jest po prostu niesamowity. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? I teraz uwaga, jeżeli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Co się działo w momencie, w którym ludzie dopuszczali się bezczeszczenia ziemskiej świątyni? Pamiętamy chociażby historię Nadaba i Abihu, synów Arona? Czego oni się dopuścili? Od razu powiecie, tak, oni wnieśli inny ogień, ale najpierw co zrobili? Upili się.
i uprawiali nierząd w świątyni Pana z kobietami, które tam przychodziły. Podobnie też jak i synowie Samuela. Ale po pijaku wnieśli inny, niepoświęcony ogień przed oblicze Pana. Reakcja Boga była natychmiastowa. Jaka? Śmierć. Kto dopuszcza się bezczeszczenia niebiańskiej świątyni, zasług Jezusa Chrystusa, kto gardzi Jego ofiarą w swoim osobistym życiu, podlega temu samemu prawu. Obejmie go śmierć wieczna. A Bóg pragnie, abyśmy jako Jego świątynia byli czyści. List do Hebrajczyków 9:12 mówi o tym, że bez rozlania krwi nie ma oczyszczenia. Ta krew została przelana za Ciebie i za mnie na krzyżu Golgoty. Jest to krew, która jest w stanie zgładzić każdy, absolutnie każdy grzech. Jest w stanie dać zwycięstwo nad każdą słabością, nad każdą pokusą. Drogi bracie i siostro, czy wierzysz w to? Można o tym mówić. Można być tego świadomym, ale dopóki nie uwierzysz, nie stanie się to rzeczywistością w Twoim i w moim życiu. Dlaczego tak wielu jest dzisiaj niespełnionych chrześcijan? Dlaczego dzisiaj jest tak wielu wierzących, którzy nie są pewni swojego zbawienia? I nie mówię tutaj o pewności na zasadzie buty i arogancji. Jestem już tak dobrym człowiekiem, że ja na pewno będę zbawiony. Ale Biblia mówi, jeżeli masz syna, masz życie. Ta pewność bierze się z relacji z Chrystusem, która jest budowana każdego dnia. Więc jaka jest odpowiedź? Jest tak wielu niespełnionych chrześcijan, tak wielu nieszczęśliwych, wypalonych, wierzących ludzi. Dlatego, że Pan opuścił swoją świątynię. Tak jak wtedy, kiedy Izrael zgrzeszył i Bóg powiedział, nie będę już mieszkał dłużej z nimi. Dobrą nowiną jest jednak to, że Bóg może zamieszkać z powrotem. Jeżeli tylko zostanie o to poproszone. W książce Nauki z góry błogosławienia Ellen White napisała takie słowa. Wszyscy znający ubóstwo swej duszy i wiedzący, że nie ma w nich nic dobrego, mogą otrzymać sprawiedliwość i siłę od Jezusa Chrystusa mówiącego: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Chrystus zapewnia zmianę naszego ubóstwa duchowego na bogactwo swojej łaski. Jako grzesznicy nie jesteśmy warci miłości Bożej. Chrystus zawsze podnosi nas z upadku, jeżeli z całym oddaniem zwrócimy się do Niego. Przeto jeżeli przyjdziemy do Chrystusa w stanie naszego ubóstwa jako słabi, bezradni i biedni, to bez względu na to, jak grzeszne jest nasze życie i jak dalece godne ubolewania położenie duchowe, zawsze Zbawiciel wyjdzie nam naprzeciw, obejmie miłościwymi ramionami, okryje białą szatą swojej własnej sprawiedliwości i tak zaprowadzi do Ojca.
Chrystus zwraca się do Boga i prosi Go za nas: Ojcze, nie bacz na te zbłąkane dzieci, lecz na mnie, a ja proszę za nimi. I chociaż szatan wiedzie z Bogiem spór o nasze dusze, chociaż oskarża nas o grzechy i żąda naszych dusz jako swojej zdobyczy, krew Chrystusa przemawia za nami z większą potęgą. Jedynie w Panu jest zbawienie i moc. Pisze Izajasz: wszelkie potomstwo Izraela uzyska w Panu zbawienie i Nim się chlubić będzie. Czy nie jest to dobra nowina? To jest wspaniała nowina. To jest rewelacyjna nowina. Za każdym razem, kiedy przyjdziesz przed oblicze Boże, tak jak czwarty rozdział listu do Hebrajczyków mówi, z ufną odwagą przystąpisz do tronu łaski, możesz mieć pewność, że zostaniesz przyjęty, bo Chrystus to gwarantuje przez swoją krew. A gdy zostaniesz przyjęty, zostaniesz oczyszczony. Drogi bracie, droga siostro, przyjacielu, czy pragniesz oczyszczenia w swoim życiu? Czy ten nowy rok, który się zbliża, nie może być takim etapem w Twoim i w moim życiu, kiedy szczerze otworzysz swoje serce przed Bogiem i powiesz: Panie, oczyść mnie. Bóg nigdy nie powie: słuchaj, nie mam czasu, albo wiesz co, jesteś już tak brudny, że z Tobą nic się nie da zrobić. Gdy trędowaty przyszedł do Jezusa, a był nieczysty, był człowiekiem z marginesu, był tym, którym się inni brzydzili, woła, mówi: Boże, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wszyscy mówią: cicho bądź, już nic nie mów. A on jeszcze głośniej wołał: ulituj się nade mną. I Jezus się go pyta: co chcesz, żebym ci uczynił? On nie wiedział co? Wiedział. Ale dał mu możliwość wyrażenia swojej potrzeby. To jest właśnie klucz. Pan Bóg wie, czego potrzebujemy, zanim o to poprosimy, ale my sami musimy zdać sobie sprawę z tego, że jest nam to potrzebne. I Bóg mówi: czego ode mnie oczekujesz? Co chcesz, żebym ci uczynił? Jaka była odpowiedź trędowatego? Panie Jezu, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Chcę. Chcę, bądź oczyszczony. Mało tego, nie tylko powiedział, on go dotknął. Kiedy Jezus wyraził swoją chęć i potwierdził to dotykiem, nastąpiło uzdrowienie. Zgnite, śmierdzące, popsute, rozkładające się ciało, pełne strupów, ran i ropy, pokryło się świeżą skórą, świeżą tkanką, jak u małego dziecka. To właśnie może uczynić Jezus dla ciebie i dla mnie. Czy jesteś gotów przyjść i powiedzieć: Panie, chcę, abyś mnie oczyścił? Jeżeli jesteś gotów to zrobić, dotyk Jezusa, Jego obecność, Jego słowo zmieni wszystko w Twoim życiu. Wszystko. Tak jak oczyszczenie świątyni było zupełne, obejmowało wszystko, tak gdy Chrystus znajdzie się w swojej świątyni, w Twoim i w moim sercu, oczyści wszystko. Czy jesteś gotów to przyjąć?